Panie redaktorze, jakby pan podsumował występy Polaków w fazie grupowej? Moim zdaniem niewykorzystana szansa, dlatego że można było wygrać tę grupę i można było grać z Egiptem, a wówczas droga do półfinału byłaby zupełnie otwarta. Ten jeden mecz ze Słowenią zdecydował o tym, że zajęliśmy dopiero drugie miejsce w tabeli. No i cóż, teraz rywale będą zdecydowanie trudniejsi. Można było zagrać lepiej, a z drugiej strony te 8 punktów zdobytych w tej fazie grupowej i fakt, że następna faza jest już fazą pucharową, czyli wchodzi się bez plecaka, na przykład porażek, to jest jeden mecz. Każdy mecz będzie jeden, faza jest pucharowa. Ten, kto przegrywa, odpada, może być dogrywka, mogą być także karne. Tak, wracając do meczu z Serbią, rewanż z Alicante Polakom się udał. Jakie emocje towarzyszyły naszym zawodnikom po zwycięstwie nad ciężką drużyną do grania, jaką jest Serbia? Nasi zawodnicy wyrzucili to ze swoich głów, że tu nie chodziło o rewanż. Tu chodziło po prostu o to, aby wygrać mecz, aby utrzymać się w turnieju, aby mieć szansę na lepsze rozstawienie przed fazą pucharową. I rzeczywiście, zagrali dobrze. Dla mnie nawet ważniejszy jest styl. Ten dawny styl polskich piłkarzy ręcznych, a zatem waleczność, a zatem taka moc, walka absolutnie do końca, to że Serbom nie dali się przestraszyć, mimo że w pewnym momencie przecież przegrywali już 4 bramkami. Teraz Węgry, jak ten mecz według pana może się zakończyć? Możemy wygrać, możemy przegrać, a możemy zremisować. Także tyle, że w piłce ręcznej remisów nie ma, w związku z czym będzie dogrywka. Jeżeli dogrywka nie przyniesie rezultatu, będziemy rzucali razem z Węgrami rzuty karne. To jest podobna drużyna do Serbów i Słoweńców, która całą swoją moc opiera przede wszystkim na bardzo dobrej grze drugiej linii. Ale wydaje mi się, że Polacy są w stanie z nimi zagrać dobry mecz, o ile wyleczy się Michał Jurecki, który zatruł się w spotkaniu z Koreą, nie występował dzisiaj tak, że jeszcze bolała go głowa. Wydaje mi się, że jutro jednak na mecz z Węgrami będzie dobrze przygotowany. No i jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Sławek Szmaj nie gra najlepiej w tym turnieju. Dobrze, że świetnie zastępuje go Marcin Wichary. Ja mam nadzieję, że to nie będzie zły turniej Szmala, że on wróci, nawet jeżeli Wichary będzie miał większy problem w bramce i że pomoże naszej drużynie. No, a przede wszystkim skuteczności budowania ataku, bo o ile do obrony naszego zespołu nie można mieć większych zastrzeżeń, to jednak do rozgrywania tych akcji ofensywnych zdecydowanie tak. Bo Polacy tak naprawdę w tym turnieju stosunkowo tracą najmniej bramek. Tak, tylko że również rzucają bardzo mało, a jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę liczbę tych niewykorzystanych rzutowych pozycji, no to robi się skuteczność zdecydowanie zła, bo to jest skuteczność całej drużyny ledwie przekraczająca 50%, a to zespołowi, który będzie chciał walczyć o medale, bo oni mówią, dlaczego nie, to są 2 mecze i już jest się w strefie medalowej. Nie powinno się zdarzać, a zatem największą sprawą jest utrzymanie dobrej gry w obronie, ale poprawienie akcji ofensywnych.